Hej, 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 tu koniec pan Lego. I tak, co właśnie widzicie? Figury kolanki, jak ja to nazywam właśnie. Tak. Figury kolanki, hej, hej, hej. No bardzo fajnie. Właśnie mam tutaj, właśnie widzicie, figurkowe ramki. I chcę wam najpierw powiedzieć, jak się na przykład zakłada taką oto szybkę, której wy nie widzicie, bo ona jest cała przezroczysta. Ale tylko powiem, bo ja już próbowałem ludzie nagranie z tym, jak to zakładam ja, ale niestety troszkę to było uciążliwe, więc wam tylko o tym opowiem. Zobaczcie. Odhaczacie wszystkie o te. Ja to sobie zakładam. Sześciutkie, jak to już zrobicie, wyjmujecie same tutaj swoje figurki, których ja mam tam 105 właśnie. Potem zdejmujecie kolejną ramkę i właśnie wsadzacie tą szybkę. I potem wszystko zamykacie. Ale po jakimś czasie te całe przyczepiaki mogą odpadać. Niestety mogą odpadać. I dobra. Ja tutaj mam 105 figurek od sezonu zerowego. Właśnie możecie je teraz widzieć na ekranie. Możecie sobie pauzować film, jak chcecie. Właśnie tak się prezentuje moja kolekcja. 105 figurek. Ty, Kaj. A. Kaj się drynda już. Ale okej, okay, Kaj nie będę za bardzo zdejmować na pewno. I dwa razy musiałem wszystkie figurki przestawić o jedną. O jedną cik, o jedną cik. Bo najpierw zapomniałem o tym oto Zejnie. Okej, okay, wszystko zrobię, ale potem jeszcze zapomniałem o tej oto Laszy. Lasza po prostu mi przypadła. I zapomniałem o niej i po prostu musiałem wsadzać. Bardzo fajne. To dopiero dzisiaj przyszło przed 10, czyli jak ja to nagrywam, to jest... Nagrywam, to jest 15.06. Czyli przyszło mnie to od 9.43. I bardzo fajnie, no ale Legoland Konrada będzie niedługo dosyć długi filmik. Myślę, że tak z 15-minutowy będzie. Ale widzimy się już jutro. I cześć, mam jeszcze, no... Jak widzicie, mam jeszcze tyle figurek. Plus jeszcze tamte całe. I to już mi tak naprawdę tu starczy na jedną ramkę. Ogólnie, więc jeszcze jedną ramkę będę musiał mieć. Ta się bardzo fajnie sprawdza. Będę ją miał tutaj zawieszoną. Bo oczywiście da się zawiesić. I właśnie te... Zaczekajcie. Dosyć ciężkie to w sumie jest. Ale jak jest bez figurek, to jest o wiele, wiele, wiele lżejsze po prostu. Tram. I my widzimy się już jutro. I cześć. Bardzo, bardzo mi się podobają figury poramki. I po prostu, znaczy ta figurkowa ramka, bo ja to tak nazywam, wiem o tym, że to są figurkowe ramki, ale ja to po prostu tak nazywam. Wy sobie zobaczycie to przez jakąś jeszcze minutkę, tak, popatrzycie, a ja nic nie będę teraz mówić, tylko patrzeć. Tylko jakby, jak to powiedzieć, po prostu zapauzować nagrywanie.